O, no dzień dobry, Asiu, dobry wieczór. Muszę sobie przyspieszyć mój wirtualny procesor, bo... Jak skacze, co tu się wyprawia? Ja nie grałem w to strasznie dawno. To tak wolno chodziło zawsze? Nie, jeszcze trochę więcej mocy. Moc! Może być. Kosztem przycinania się dźwięków, dobra. Miałem chyba porozmawiać z Nystulem, jeśli się nie mylę. Chociaż nie grałem w tę grę 3 tygodnie, albo coś w tym stylu, a ty, Nystul, nie idziesz. Stoisz tutaj i popatrz na mnie. Jestem blondynem. Well, Avatar, I sense thou dost carry some element of guardian spellcraft with thee. A skąd... Czekajcie, które to było? Oto i właśnie ten przedmiot, tak? O to ci chodzi? Momencik. Perhaps this is what you mean. May I examine it? Nystul podaje mi łapę. Oczywiście, proszę. Aha! No hesitate. No przecież, aha, z powrotem mi oddał. Nystul bada klejnot dokładnie. Trzyma go w swojej lewej dłoni, zamyka oczy i wymawia kilka dziwnych słów. Z powrotem daję ci klejnot. Właśnie kamyk. Bardziej to dla mnie jak kamyk wygląda. Teraz trochę cieplejszy w dotyku. Thou shouldest bring this down to the larger gem in the sewers and experiment. A skąd ty wiesz o tym większym? Ja ci o tym jeszcze nie powiedziałem chyba. No nieważne. There might be some interesting effects. Okej, cóż za efekty znowu masz na myśli? Chodzi mi o to, że powinienem ten mały przynieść tam do tego dużego w kanałach. The guardian spell placed this jewel on a plane under his sorcerer's dominion. Returning it to its source in Britannia may help upset his spell. Throw the balance of his designs into disorder. Czyli po prostu jak to przyniosę do tego dużego, to podobno według Nystula ma się coś zachwiać ten czar Guardiana. Dobra. Miałem jeszcze porozmawiać z Lordem Britishem, jeśli się nie mylę. Oraz z kimś tam, z Pattersonem. Ja nie pamiętam, muszę jeszcze iść do tej kobitki Mirandy. Miałem z tobą porozmawiać, czy już z tobą rozmawiałem, bo nie pamiętam. Gdzie jest Lord British, do jasnej cholery? Gdzie on znowu uciekł? Wiem, nie jestem jakoś, kurde, przygotowany w tym wypadku, ale... Czasem tak bywa. O, a tutaj to jest najlepiej po prostu. Dobra. Gdzie on zniknął, kurczę? Porwali go, czy co? Momencik. Miranda. Nic mi mówi. Dobra. Jeszcze minutkę spróbuję. A gdzieś tutaj musi... A kto ty jesteś? Ty jesteś Patterson, może? Feldwin? A co ty tu robisz normalnie? Ty nie powinno ciebie tu być. Nic nie masz mi do powiedzenia, więc spadaj do swojego... pokoju, tylko mi zawracasz głowę i nic się dzieje przy ciebie. No nie ma go, kurde, nie wiem, czy on do WC jakiegoś Polsze. Tu nie ma WC. Gdzie ty jesteś? Je coś, nie wiem. Nie no, kurde, gdzieś to musi być w pobliżu. A się wszyscy rozeszli już, jak pogadałem z Nystulem. Moment, jeszcze sprawdzę, a co to jest? Dlaczego to jest zamknięte? A, po pierwsze, czy ja ćwiczyłem ostatnio? Nie, mam 3 skill points do wykorzystania, czyli bardzo dobrze się składa, bo lore chcę sobie powiększyć, mana, lore i mana muszę zapamiętać, czyli do Nystula i powiedzmy, że miecz, czyli do Syrii chyba. Syria, ty chyba ćwiczysz mieczyk, nie? Nie jesteś Syria, gdzie jest Syria? Piękne imię masz, Syria, popatrz moje oczy. Nie, nie jest taka fajna. Dobra, mistrzu Syria, naucz mnie ostrza, tak. I tylko raz, dziękuję ci. Tak, możesz już odejść. To jest Jeffrey.
który bardzo chce ze mną porozmawiać, bo mi blokuje przejście, ale no. Dobra, zostałem jeszcze dwa punkty. Gdzie jest Nystul? Nystul nie gdzieś tutaj przypadkiem? Gdzieś tutaj powinien być Nystul. W swoim laboratorium. Prawdopodobnie. Czyli... teleportacja. Fialalala. No i gdzie on jest, kurde? Chyba jeszcze nie wrócił z tego swojego spaceru z sali tronowej do swojego pomieszczenia. Czy on tam jeszcze jest? Ja myślałem, że on wróci tutaj. Zazwyczaj tak bywa. I znowu odcinek jest fascynujący normalnie, ale muszę to zrobić. Co to w ogóle przy dining hall? Alright. Where are you, Mr... O, jest! Lord British! Co ty tu robisz? Na korytarzu sobie stoi dziś. Avatar, something strange is going on. Just now I asked Nina to bring me some ale and she talked off without a word. Tak, Lord, czy jeszcze z nim nie rozmawiałem, ale masz normalnie ładnie wystrzyną brodę, tak. Dba o siebie. I teraz ja mam powiedzieć, że... Słudzy są... słudzy właśnie, oni chcą być nazywani sługami, nie? To co pamiętam. Są niezadowoleni. Nana, was she not once a member of the Guardian's Fellowship? Och, ale argumentem teraz walną, kurczę. No, nie wiem. Czyli ona była należała do bractwa tego Guardiana. Dobra, ale mimo wszystko myślę, że ma trochę sensu to, co ona gada. I must have time, Avatar, to think on the past and the way of life I have established in Britannia and whether or not I have been in just my in my actions. Cokolwiek to ma znaczyć. Czy coś jeszcze masz mi do powiedzenia, panie lordzie? Zaraz. Jeszcze muszę porozmawiać z Nano w takim razie. Dobra. Tak jest. Muszę wrócić do Nanny i będzie... quest w stylu pogadaj z osobą numer A, potem z B, potem wróć do A, potem wróć do B. A jeszcze szukam Nystula w międzyczasie, który gdzieś zniknął. A tu jest Nystul z kolei, czyli tutaj był. Raz się pojawia Nystul, wtedy nie ma Britisha i na zmianę. Chcę, żebyś mnie czegoś nauczył, panie. Po pierwsze, mana. Aha, to ty nie uczysz lore. Kurna, będę musiał iść do... Jak ci tam było, mam zapisane, ale... Cholera, nie doczytam się ze swoim... Nelson! Dziękuję ci, Nystul. Nic więcej od ciebie nie potrzebuję teraz. Teraz z kolei szukam... Nanny. Tutaj jest chyba, bo ona w szarym chodzi. Ty. Nie, kurde, to nie. Co ja mam zrobić do jasnej cholery? W takim razie jeszcze raz pogadać z Lordem Britishem. Ponieważ, dobra, pogadam z tobą i coś innego wybiorę. A nie, teraz nad Lord British. To w ogóle o co to chodziło w tym wszystkim? Zawracanie mi głowę. Chodzimy do Nelsona. Ty jesteś Patterson, tak myślałem. Rozmawiałem z tobą wcześniej? Tak, rozmawiałem, bo nic ciekawego nie ma mi do powiedzenia. On mnie chciał zniechęcić, coś takiego pamiętam. O, tu jest Nelson, świetnie. To jesteś Nelson, nie? Tak, chcę z tobą postudiować. Pomówmy o lore i nie dziękuję, nie chcę więcej. Już schemacik znany mi. Spójrzmy teraz na moje statystyki. A tak, 9 obrona 7, miecz 10, nie najgorzej chyba. Mana 9, lore 9, znaczy casting... Nie, wszystkie 9, no. Robi się ze mnie taki paladynik w miarę, jakiś taki ujdzie. Dobra. Także, tak jak mówił Nystul, nie? Możemy poeksperymentować z tym kamykiem, który znalazłem w więzieniu goblinów. Sprawdźmy, co się stanie zaraz. Ja z której... Nie idę tędy, przecież to jest dłuższa droga już. Gdzie to się szło, żeby było szybko? Tutaj, czyli w dół, tu... Okej, przepraszam. Przed chwilą zjadłem się jeszcze. Efekty mam. Wow.
Wy tego nie będziecie słyszeć, ale ma czasem dziwne efekty dźwiękowe. Nie zrozumiecie. Ale to nieistotne. Teraz pytanie, chyba tędy się szło, nie? Super ultra skrót na sam dół. Tak jest, super. Jeszcze w tym odcinku wam pokażę, co się stanie, kiedy użyję tego kamyka na tym dużym kamieniu, który tutaj, który jest w tym miejscu. Gdzie jesteś? Niektóre rzeczy tu już mogę wywalić, te rękawice z Franzim chyba mi się nie przydadzą. Wstrząs. I otwarł się, przepraszam, kolejne... Na dwa przejście się otwarły. Jedno tutaj i drugie tutaj. Dobra, to sobie zrobię teraz przerwę i do usłyszenia w kolejnej części Ultima Underworld 2, gdzie będę odwiedzał świat numer 2. Właściwie to licząc zamek, to świat numer 3, ale niech będzie, że to będzie numer 2.